Słowca w sercu zasłudnem gotowy, by za ojczyznę święty ruszyć bój. O krońcu ziemi zbudzić zapał nowy i mundur zmienić na obrońcu strój. Uwie, strzeleckie oko dłoń, to straż, to tarcz, to dla ojczyzny broń. Uwie, strzeleckie oko dłoń, to straż, to tarcz, to dla ojczyzny broń. I pieszczą wróg z ojczyzny zmartwychwstały, rozsysła się kajdanów twarda stal. Więc ojcu wzorem i dla ojcu chwały, do oka broń i mieści celi pal. Szanowne siostry i bracia i przybyli goście, rozpoczynamy zawody strzeleckie. Tak, dzisiejsze strzelanie jest generalnie nadzwyczajne, ponieważ jest to pierwsze po pandemii, to po pierwsze. Po drugie, braci przyjechało z całej Polski, z ludzie niektórzy przyjechali po 400-500 kilometrów, żeby tutaj odbyć strzelanie. Jest to tak naprawdę bodajże trzecie albo czwarte strzelanie w tym roku, po roku całkowitej posuchy. Do tego no, tak atrakcyjne, że mamy tutaj trofeum najważniejsze dla Bractwa Podlasko-Kozielackiego, ale myślę, że w ogóle dla całego Podlasia, bo srebrna waga Podlasia to jest 180 gram czystego srebra. I dlatego tylu wybitnych strzelców przyjechało, żeby się o takie trofeum bić. Bractwa kurkowe, w skrócie, czym są, kim są, kogo zrzeszają? Pasjonatów strzelectwa. Ludzi, którzy generalnie też, powiem tak, no można by mówić górnolotnie, że oczywiście tych, co kochają ojczyznę i tak dalej, ale generalnie powiem tak, no wcześniej, kiedy bractwa kurkowe były tam, powstawały 200-300 lat temu, pierwsze, to broniły miast, grodów. Byli to głównie rzemieślnicy, którzy jak gdyby no, swoją jakąś tam dodatkową pasję realizowali przez to, że będą pomagać, będą strzelać, będą się bawić. Później taki prawdziwy rozkwit to był już taki okres międzywojenny, to wtedy powstało tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tutaj na Podlasiu macie w sumie no, Bractwo Podlasko-Kozielackie, teraz powstało Bractwo w Terespolu. Ale takim zagłębiem, że tak powiem, bractwem jest Wielkopolska, gdzie praktycznie co większe miasto jest bractwo, tak? Także mówię, no i miejmy nadzieję, że nigdy nam to nie będzie potrzebne, ale powiem tak, no Polska ma w braciach bardzo, że tak powiem, zacną armię strzelców. Myślę, że jest nas w Polsce parę ładnych tysięcy ludzi, którzy nie tylko noszą broń, ale ją używają i celnie strzelają. No. Oby nie było potrzebne. W tym roku założyliśmy bractwo, było nas 15 osób. Na dzień dzisiejszy jest już nas 20 osób w bractwie. Dzisiaj przyjęliśmy nowego członka do bractwa, pana brata Janusza Kuczyńskiego. Bracia i siostry, ślubowanie. Dnia 28 sierpnia roku pańskiego 2021 mamy zaszczyt przyjąć szeregi Podlasko-Kozielackiego Bractwa, nowego naszego brata, Janusza Kuczyńskiego. Proszę, powtarzaj za mną. Ja, Janusz Kuczyński, przyrzekam uroczyście, sprawiedliwie i godnie, reprezentować Bractwo Kurkowe, Ślubuję uroczyście. Służyć wiernie. Umysłem i sercem. I osobą swoją. Ojczyźnie naszej Rzeczpospolitej. Być gotowym. Na każde ojczyzne wezwanie. I braci naszych. Będących w potrzebie. Pielęgnować tradycje. I ideę Bractwa Kurkowego. Przestrzegać etyki. Statutu i regulaminu. Realizować wskazane przez Bractwo wskazania. Dla dobra ojczyzny i braci swoich. Za to ręczę honorem. I podpisem swoim. Tak i dopomóż Bóg. Brawo. Thank you.
Bractwa Pomorsko-Kozielskiego. Z tym wstąpieniem długo rozważałem. Długo to znaczy 4 lata. Decyzję podjąłem dzisiaj, to znaczy decyzję podjąłem 2 miesiące temu. A co zadecydowało? Zadecydowało to, że jestem już emerytem. Mam dużo wolnego czasu. Szkoda mi było tego czasu poświęcić tylko dla lenistwa i nic nie robienia. Więc w Bractwie Kurkowym zauważyłem, że mogę się spełniać i mogę się udzielać. Jak będzie, zobaczymy. Nadzieja jest wielka. Co jest konieczne, żeby zostać najpierw adeptem, może tak to nazwijmy, przed progiem stanąć, żeby wstąpić do Bractwa Kurkowego? Co jest potrzebne? Czym musi się charakteryzować dana osoba? No jak wyglądała sama przysięga i sam etap tego przystępowania do Bractwa? To znaczy, żeby przystąpić do Bractwa Kurkowego, to trzeba coś znaczyć. Trzeba być kimś, bo żeby przystąpić do Bractwa, to trzeba mieć przynajmniej 2 wprowadzających. To nie jest łatwe przedsięwzięcie. To jest przedsięwzięcie wielkiego zaufania i z jednej, i z drugiej strony. Więc uważam, że spełniłem to zaufanie, że jestem wdzięczny, że mi zaufano i postaram się spełnić to zaufanie. Nie jest to ciężka droga, żeby przystąpić do Bractwa. Jest to droga. Chęci się liczą. Chęci się liczą, droga, bo to jest droga, która potrzebuje dużo pieniążków. No właśnie, chciałem też i o to zapytać, bo żeby zostać członkiem Bractwa, na pewno trzeba po pierwsze być kimś, mieć osoby wprowadzające, ale również no, ten strój i pewnie wyposażenie, mówiąc już kolokwialnie o broni, też jest wskazane. Jak najbardziej, to zależy, wie pan, broń waha się tak, chińszczyzna w granicach 500-600 zł, a polska broń w granicach 30-40 tysięcy. A strój? Także strój też w granicach 2000-4 tysiące, plus buty w granicach 1000 zł. Także. Ale właśnie pana strój, to tak się wyobrażałem w Bractwie Kurkowym, to miałem już przygotowane wcześniej, obserwowałem to. Jak najbardziej, obserwowałem braci, to nie jest tak, że ja przyjechałem i mówię, ja chcę być w Bractwie Kurkowym. Nie, byłem zapraszany do Bractwa, 2 lata temu byłem wspólnie na wieczerzy opłatkowej, także to wstąpienie do Bractwa jest procesem przekonywania Bractwa, że w miarę możliwości jestem im potrzebny, że musiałem udowodnić, że jestem zacnym człowiekiem, za takiego się uważam i myślę, że nie zawiodę. Już od dłuższego czasu starał się o to, o względy nasze, żeby móc przystąpić, był zainteresowany, interesował się tym, prawda, czym się zajmuje Bractwo, jakie są tradycje, no i doszedł do wniosku, że właśnie to jego interesuje, że chciałby tradycje i kultywować patriotyczne, no, takie lokalne, zwłaszcza, że tutaj no, my jesteśmy, co tam dużo mówić, na południowym Podlasiu. Mimo, że należymy administracyjnie do województwa lubelskiego, ale to nie oznacza, że nie jesteśmy Podlasiakami. Przynajmniej ja tak się czuję, chociaż od 40 lat mieszkam w Warszawie, to dalej moje serce jest z południowego Podlasia. I to się liczy. Ja przepraszam, że być może niechcące pana awansowałem. Kto jest ważniejszy w Bractwie? Król czy właśnie starszy? Starszy Bractwa jest tak, jakby to można powiedzieć, w firmie czy w jakiejś działalności gospodarczej, prezes, dyrektor czy tam, prawda. A król reprezentuje? Król reprezentuje, król jest co roku, odbywa się strzelanie o tytuł króla danego Bractwa i poprzez ustrzelenie kura, którego
mieliśmy to strzelanie w czerwcu tego roku. Co roku w zasadzie król jest inny lub czasem się powtarza. Ja osobiście byłem już dwa razy królem. A obecnie w Bielsko-Kozierackim Bractwie? Jest obecnie królem w Podlasko-Kozierackim Bractwie jest brat Janusz Zabłocki. Że tutaj, no Biała Podlaska, to sama z siebie kiedyś historycznie była to tylko Biała, dzisiaj jest to Biała Podlaska. I myślę, że jesteśmy wszyscy Podlasiacy z tego dumni. Czyli Podlasko-Kozierackie Bractwo Kurkowe. Skąd jest Kozierackie? Konstantynów historycznie nazywał się w swoim czasie Kozierady. Potem był przekształcony na Konstantynów od imienia właściciela dóbr ziemi konstantynowskiej, od imienia swojej żony Konstancji, na Konstantynów. O co dzisiaj będzie strzelanie? Dzisiaj będzie strzelanie już po raz siódmy o srebrną wagę Podlasia. No oczywiście nie może być inaczej jak Podlasie cały czas podkreślane i to jeżdżąc po różnych uroczystościach strzeleckich, bractwach kurkowych na terenie Polski, a najwięcej w okręgu centralnym, to jest sięga, to nasz zasięg aż do Kalisza, to zawsze podkreślamy, że my jesteśmy z Podlasia Południowego i tu naszą taką małą stolicą tego Podlasia no jest, wiadomo, Biała Podlaska. A czy rangę tego wydarzeniu nie nadaje też fakt, że wśród nagród są tablice, tarcze fundowane przez starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, prezydenta miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka, wójta gminy Konstantynów Romualda Murawskiego? Tak, to my staramy się o to zawsze i zabiegamy o takie, zresztą udzielamy takiej informacji i mówimy, co robimy i co byśmy chcieli robić. I stąd jest nasz kontakt i ze starostą, i z prezydentem Białej Podlaskiej, i z wójtem Białej Podlaskiej, i no, z wójtem Konstantynowa, to tak jakby to, prawda, automatycznie, ale tutaj w okolicy, dlatego że do naszego bractwa należą bracia z różnych miejscowości, to nie tylko z Konstantynowa. W zasadzie na dzień dzisiejszy większość braci jest z Białej Podlaskiej, ale są bracia z Łosic, z Międzyrzeca, z Kocka, także no, jesteśmy tutaj, ogarniamy, można powiedzieć, organizacyjnie całe południowe Podlasie. Zostałem upoważniony przez kolegów wójta i przedstawiciela pana starosty do tego, żeby w naszym wspólnym imieniu samorządowców naszej bialskiej ziemi, ziemi bialskiej i kozierackiej, przywitać Państwa bardzo serdecznie, podziękować w imieniu nas wszystkich, naszym braciom z bractwa i wszystkim siostrom i braciom, którzy zechcieli odwiedzić nasze strony, powiedzieć, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie na co dzień. Wiem, że wszyscy w Waszych społecznościach wprowadzacie ten piękny rys tradycji, miłowania historii, polskości. My bardzo to sobie cenimy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni nie tylko za wydarzenie takie jak dzisiejsze, ale przede wszystkim za Waszą niezawodną obecność przy wszystkich wydarzeniach. Historia Ruchu Brackiego sięga już taka pisana 1960 roku. Już pierwsze zmianki są w Europie, bo to jest zasięg no, ogólnoeuropejski. I w zasadzie to były tworzone takie stowarzyszenia cechu rzemiosł do obrony swoich miast, swoich no, tych manufaktur. I no, ta tradycja tak pozostała do dzisiaj, stąd my jesteśmy jakby związani tutaj z tą obronnością, z tą historią, tradycją, kulturą. I to w takim razie brońcie tej naszej ziemi, bo jeśli was nie będzie, to nikt nas nie obroni. Ja myślę, że tak do końca nie. Zawsze będą następni a dopóki będzie życie na ziemi, to myślę, że zawsze będą pokolenia, które będą chcieli, będą mieli taką potrzebę wewnętrzną do utrzymywania i tradycji, i historii, no i oczywiście bronienia własnego miejsca, własnej małej ojczyzny. Tak.